Czy słyszeliście o przestępcy, który siedział w więzieniu i zmienił się na lepsze? Ja też nie! Ale to właśnie próbuje nam wmówić Quentin Beck. Po wielu zbrodniczych czynach. Wszyscy pamiętamy, jak Spider-Man wyszedł na idiotę ganiając za iluzorycznym autobusem pełnym dzieci, gdy tamten w tym czasie ulatniał się z workiem diamentów. Beck w końcu trafił tam, gdzie jego miejsce. Za kratki. Ha! A teraz wyszedł i chce, żebyśmy przyjęli go do społeczeństwa jako zresocjalizowanego obywatela. Coś wam powiem. Jednej rzeczy jestem stuprocentowo pewny. Ludzie się nie zmieniają! Przestępca pozostanie przestępcą. Nie wiem, czy to był błąd naszego systemu sądowniczego, ale nie wierzę, że ten człowiek odpokutował swoje winy i okazał skruchę za zbrodnię. Nie ufajcie temu oszustowi. Korzystacie z jego atrakcji na własne ryzyko. Nawiasem mówiąc, przychodzą mi do głowy jeszcze dwaj przebierańcy, którzy powinni siedzieć razem z Beckiem, ale to już temat na inny podcast. To na pewno się nada. Kiedy mój syn chodził do szkoły, pomagałem trenować jego drużynę baseballową. Na każdym meczu to rodzice bardziej szydzili z rywali niż dzieciaki.
Widać to jak na dłoni. Żart zabić. Jeżeli ktoś potrafi się bawić, to właśnie. Jarczycy. Zwyciężają! Wygrali sezon, wygrali mistrzostwa, mają puchar i całą enchiladę z sosem guacamole. A Morales zaliczył 102 homerany w jednym meczu. Dajcie jego podobiznę na pudełka z płatkami śniadaniowymi. Nowy Jork szaleje! Do dzieła. Jesteś cały? Chodź, zobaczmy, co jeszcze potrafi. Co ty robisz? Eksperyment naukowy. Cóż, Spider-Manie. Mówiłeś MJ, ale przyjacielowi już nie? Żeby cię chronić. Chciałem, a... Jasne. Tak, umam. A ten młody, którego uczysz, jest tym drugim? Kiedy cię nie było, sporo się działo. Zaufaj mi. Wiem. Tylko delikatnie. Ups. To ja może zrobię kawę. Zapowiada się długa noc.
A co tu się wydarzyło? My tylko... robiliśmy eksperymenty. Gdzie doktor Connors? Może wziął dziś wolne? Nie. On nie ma tego w zwyczaju. To ja już pójdę. Tak, tak, zadzwonię. Chwileczkę. Harry ma supermoce? Wszystko dzieje się za szybko. Chwila, co to? Hej, chłopaki! Odbieram jakiś dziwny sygnał Spider-Bota. Ty też? Ganki, testujesz coś? Właśnie miałem do was dzwonić. Boty wysłały nagły sygnał do sieci. Używają jakichś dziwnych protokołów bezprzewodowych. Sprawdzę, o co chodzi i dam znać. Wysyłam dane na pajęczy serwer. Czaję. Rozejrzę się za pozostałymi. Prześlij mi dane kolejnych. Spróbuję namierzyć ich autora. Hej, długa noc. Hej, MJ. Testowaliśmy z Harrym jego kombinezon. Chyba zjedliśmy trochę za dużo pizzy. Fajnie było. Jak za starych czasów. Chciałabym wiedzieć, jaką moc właściwie ma Harry? W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak egzoszkielet, który usuwa wszystkie ślady. Sorry, poczekaj chwilkę. Dobrze wyszło, Spider-Manie? Wyślij do gazety studenckiej. A gdyby pająka ugryzł radioaktywny człowiek? Spider-Manie to nie jedyni superbohaterowie w Nowym Jorku. Sprawianie, by uczniowie stawiali się na czas, to dopiero jest wielka moc. Coś jeszcze? Wybacz, MJ. Wiesz, jak jest. A mówiłem o... W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jakby egzoszkielet, który usuwa wszystkie ślady po jego chorobie. Doktor Connors naprawdę przeszedł samego siebie. Niesamowite. I w porę, patrząc na wydarzenia w parku. Wiesz, dokąd mogli zabrać Tombstone'a? Jeszcze nie. Ale jak coś usłyszę, dam ci znać. O, jesteś super. A, tak wiem. Okej, co dalej? Nadal nie wiemy, kto zbudował tamtego dziwnego Spider-Bota. Potrzebna pomoc przy projekcie fotograficznym? Nie wiem, czy Spider-Man coś zdziała, ale ja spróbuję. Hej, Yuri! Namierzyłam adeptów Flame'a w opuszczonej klinice w Chinatown. Odczytam razem. To może znajdziemy ich szefa. Żebyś i ich zostawiła na śmierć? Jeśli będzie trzeba. Posłuchaj. Ilu was tu właściwie jest, co? Czego ty tak chronisz? Teraz planowe programowanie. Czas na piaskowy kryształ. Tracić nad sobą kontrolę. Jeśli coś ci zrobił, czułem, jak piach zaczyna brać górę. Nagle oblali mnie jakimiś chemikaliami. Nie mam pojęcia, co to było, ale próbowałem nie stracić przytomności. Nie udało mi się.
Krzysiu. Ogarnął mnie. Mrok. Polowanie na Sandmana wymagało czegoś mocnego. No ale co się stało z Kimią? Przepraszam, Yuri, już jestem. O czym rozmawialiśmy? Namierzyłam adeptów Flame'a w opuszczonej piwnicy w Chinatown. Chodźmy tam razem. To może znajdziemy ich szefa. Żebyś ich też mogła zostawić na śmierć? Jeśli będzie trzeba. Posłuchaj. Trzeba ich powstrzymać. Jeśli do mnie dołączysz, będzie... Łatwiej, ale bez łaski. Gdybym z nią poszedł, miałbym ją na oku. Maska pokazuje skrytkę Prowlera w okolicy. Łatwiej znam. Panel się chyba podnosi. Kolejne zabezpieczenie. Drzwi są wzmocnione. Sterowane elektryczną nakładką. Jeden generator już działa. Na wszelki wypadek przyda się więcej mocy. Cześć, pająki. Mam coś dla was. Przyjdźcie pod ten adres. Felicia? Hej, Felicia! W radiu, które zwinęłam tym całym łowcą, wspominali o odlewni w Williamsburgu. Chyba trzymają tam Tombstone'a. Przyda mu się pomoc. Dzięki. Dobrze, że wszystko okej. Dotarłaś do Paryża na czas? Tak, dotarłam. Uznałam, że się odwdzięczę. Wam obu. Nawet jeśli drugi Spider-Man nie raczył się ze mną zobaczyć. Tak. Co to? Nie musisz się tłumaczyć, to już za nami. A ten drugi jest całkiem niezły. To prawda. I dzięki za cynk. Bez ciebie pewnie nie zdążyłbym znaleźć Tombstone'a. Tak, dzięki. Uważaj na siebie. Te odpady z Akademii Mody już tak łatwo mnie nie zaskoczą. Pa, pa, pająki. Miles, ja to załatwię. Nie wyrobisz się z esejem.
Ale co jeśli... Jeśli Lee tam jest, zajmę się nim. Spider-Man może zaczekać. Miles, nie. No dobra. Tylko odzywaj się. Chłopcze, znalazłeś skrytkę przy Cage? Cage? Wyglądało znajomo. Od zachodniej strony świetnie widzę boiska. Należą do najbardziej legendarnych miejsc do gry w kosza na świecie. Zanim zacząłem kraść, większość walk z twoim tatą stoczyliśmy właśnie tam. No co ty? Biłeś się z tatą? Nie, wojowaliśmy. Ale przy dwóch na dwóch zawieraliśmy pokój. Twój ojciec lubił dymić, a ja pyskować. Byliśmy niepokonani. Może wrócimy do tego po twoim warunkowym? Pykniemy w kosza! Zaufaj mi, nie chcesz się najeść wstyd. Weź, w moim pokoju przydałby się nowy plakat. Na razie, wujku. جون نگران نباش، هنوز دارم درس میخونم با لیلی. هی مامچه چبه تش میو پوزنات. chciałam zrobić zdjęcie z ukrycia. Chcę zostać prawdziwą fotoreporterką, wiesz? Pokazywać, jakie miasto jest naprawdę, jak na tym zdjęciu. Autorstwa Petera Parkera. To jego pierwsza okładka sprzed ładnych kilku lat. Też bym tak chciała. O, wow! Nie wierzę, że to masz. Pierwsza okładka. Chyba nawet pamiętam, kiedy zrobił to zdjęcie. Panie Jameson, tu Peter Parker. Dzwoniłem w sprawie sprzedaży zdjęć. Mój wuj właśnie zmarł, a... Zbliża się termin spłaty. Nie obchodzi mnie twoje życie, Parker! Przepraszam! Siedzę przed siedzibą Bugle i dopijam kawę. Jeżeli dotrzesz tu zanim skończę, przejrzę twoje zdjęcia. Ale ostrzegam, piję bardzo szybko. Ale panie Jameson, właśnie jadę piątą. Korki! Jeśli na czym ci zależy, daj z siebie wszystko. Ale... Powiedz mi, jesteś Nowojorczykiem czy jakimś głupowatym turystą? Nowojorczykiem? Więc kiedy coś staje ci na drodze, krzyczysz... Z drogi! A gdy napotkasz przeszkodę, omijasz ją! Nowojorczyk zawsze znajdzie sposób. No przecież ja miałem... Wiesz, dlaczego ludzie tu mieszkają? Ze względu na niski czynsz? Niewielkie koszty życia? Nie? Ta przeklęta dziura to najlepsze miasto, jakie kiedykolwiek powstało. O nie! Ryby? Przestań szukać wymówek! Głęboki wdech, Parker! To aromat wielkiego jabłka! Panie Jameson, muszę skupić się na drodze! Czy ja cię zanudzam, Parker? O nie! Roboty drogowe! W życiu tam nie... Skup się na celu, Parker! Przepraszam! Mogę przejechać! Jesteś Nowojorczykiem! Każ im zejść z drogi! Powiedz, uwaga, półgłówki! To moje ulice! Ej, Cwoku! Spadaj na tych półgłówkach! Hej, półgłówki! Sorry, przepraszam! Śpieszę się! Parker! Żałosne! Bądź mężczyzną! Pokaż im swoją męskość! Tak jest! Zaraz, co?
Już blisko! Przyjadę przez Washington Square Park! Jeszcze kilka łyków i dopijam kawę, Parker! Lepiej rusz tyłek! Dzieciak się zabije! Dzięki! Przestań być taki bojaźliwy! Przepraszam! I przestań wypraszać! Przepraszam! To znaczy... Skąd? Czy on jest ukradany? To normalny, Parker! Przecież tu mieszkasz! Bądź Nowojorczykiem! W tym mieście jest milion ludzi. Spajni się nie zjadę. Hej! Zostaw go! Coś ty powiedział, chudzielcu? Hej! A ty to kto? Turysta czy gapa? Żartuję! Coś ty powiedział, gnojku? Dość go! Już po nim! Brzydal! Pod tą maską pewnie nie ma nic ładnego! Rozerwę cię na strzępy, patałachu! Yo! I było całkiem fajnie. Jesteś cały? Tak, bo mi pomogłeś. Dzięki. Mojego roweru też nie oszczędzili. Och, moje zdjęcia. Przetrwało tylko jedno. Ciocia potrzebuje pieniędzy, a ja tej pracy. Zdążę na piechotę. Nie mam wyjścia. Z drogi! Jestem Nowojorczykiem! Uwaga, ludzie! Dawaj, dawaj! Gdzie on jest? Pan Jameson? Peter Parker. Spóźniony! Mam coś, co będzie chciał pan umieścić na pierwszej stronie Bugle. Nie grzeszysz skromnością, co? Staram się emanować pewnością siebie, jak Nowojorczyk. Parker, to jest okropne. Marne oświetlenie, beznadziejna kompozycja. Cholera wie, dlaczego korzystasz z kliszy jak jaskniowiec. I krew ci leci z nosa. Ale masz szczęście, bo akurat potrzebuję na jutro zdjęcia Spider-Shira. Gratulacje! Zostałeś fotografem Bugle. Naprawdę? Dziękuję. Nie pożałuje pan. Wszystko gra? Wpatrujesz się w to zdjęcie już chyba z 5 minut. Tak. To możesz mi powiedzieć, jak poznałeś tego Petera Parkera? Nie chcesz być taka jak on. Bądź sobą. Mogę ci tylko powiedzieć, że on nauczył się zawsze dążyć do celu, a jeśli coś stało mu na drodze, szukał innego sposobu. Okej, znajdę inny sposób. To co powiesz na zdjęcie w akcji dla Bugle? O, jasne. Tak okej? Tak, a kiedy zeskoczysz, przechyl się w lewo, to złapię sylwetkę. Ja spróbuję. Robi się. Gotowy? Na stanowisko? Dawaj, Spidey! Do zobaczenia! Z drogi, śledzie! Nowojorczyk jedzie!
coś tam one of your girls? Coś takiego? A nie, czekaj, wiem, to jest sample taki bardzo znany. Aha, okej, to też to. A mi bardziej siedzi w głowie Got Me Started? Something like that? No, ma chwytliwe, kurczę, felek, te melodie. Słyszałam wiele plotek. No. Zostawiają ze sobą ciała. Myślałem, że jest młodszy ode mnie. Przejmują karmazynową godziną, cokolwiek to jest. To nie ten karmazynowa godzina. Wow, to... Ale... Alnołem. Kto tak mówi? Nie ja. No tak. Głęboko wierzę. Podwójna eliminacja. Nice. Skąd będziemy wiedzieć, że znaleźliśmy ich szefa? Coś mi mówi, że ci ludzie nie grzeszą subtelnością. Rozejrzyjmy się. To ten facet, który próbował odejść z sekty. Jeśli nie jest głupi, już dawno prysnął. Raczej nie siedzą tu zbyt długo. Najwyżej jakiś miesiąc. Ale nagromadzili tych zapasów. Wiem, że próbowali zwinąć to i owo ze szpitala. Tutaj! Możemy iść tędy. Też. Okej. Okay. Załatwimy ich i pójdziemy dalej? W porządku. Więc ile to już minęło? Pół roku? Jestem fanem w ogóle tego, że teraz można pajęczyną strzelać i po niej chodzić. To jest game changer, actually. Zabiłaś tamtego gangstera? Zastanawiam się. Ej! Wierzę w to, co wtedy powiedział! Mam się poddać? Spróbuj mnie zniszczyć. Śladu szefa. Chodźmy dalej. Zamknięte. Pewnie chronione jakimś alarmem. Raczej nie otworzymy ich kluczem. Trzeba będzie się tu rozejrzeć. To ma być coś dobrego, czy wręcz przeciwnie? Niby co ci tu wygląda dobrze?
wątpić jest rzeczą ludzką, lecz tylko ufni są godni. Ufaj Flame'owi. Wątpić jest rzeczą ludzką, lecz tylko ufni są godni. No to wszystko jasne. Zaraz. Myślą, że oddech diabła i Nuform są jakoś powiązane? Albo by tego chcieli. Zdaje się, że nowi rekruci zawsze są połączeni w pary. A kto to Gwen Stacy? A. Faktycznie. Partner życiowy Spider-Man. Okej, no tutaj Mary Jane jest. Wątpię, że w tej... No, ja wiem. To jest chyba jakaś dziewczyna z przeszłości, w sensie tu są jakby... Znaczy, nie jestem akurat na bieżąco w tej kwestii, nie wiem. Po jakich wydarzeniach dzieją się wydarzenia w tej grze. Co jest kanoniczne, nie? Jest. Oh my god. Czy... Członkowie sekty najwyraźniej tatuują sobie swoje rangi. A nowi rekruci są zawsze łączeni w bary. Czekaj, mam pomysł. Chcesz się nim ze mną podzielić? Oj, patrz! No jasne. Kluczem do drzwi jest właściwa para tatuaży. Ja już swój mam. Widzisz gdzieś tatuaż z Hefajstosem? Tylko nie wstawaj. I to nie tatuaż, którego szukam. To Hefajstos to... No w sumie... No i jest. Do dwóch razy sztuka. A ty masz jakieś tatuaże? Tylko ten z nagrobkiem Spider-Copa. No co, serio? Uciekcie jeszcze raz! To nie będzie tak pobłażliwe. Straszna jest ta sekta. Z tego mogłaby być jakaś mroczna historia, gdyby ta gra miała wyższy rating. No i w sensie jakby nie była Spider-Manem, no bo w Spider-Manie śmierci nie ma. Ja już wolę nic nie mówić. Ja stałem się trochę family friendly. Nie, że moje poglądy są aż tak złe. Zabierzemy cię stąd. Drzwi otwiera się z pokoju obok. Szybko! Ilu wyznawców jest w budynku? Nie wiem. Mnóstwo. Okej, okay. Ale mi się często coś głupiego na język nasuwa, tak bardzo, bardzo się wstydzę potem tego. Potem boję się chodzić na zajęcia, bo a nuż ktoś to usłyszał. Hej, wszystko w porządku? Halo? Tem. Pomożemy ci. Nie tak głośno. Jesus. Wyciągniemy cię stąd. Jeśli Flame pozwoli. Wyciągniemy cię, kiedy tylko się da. Proszę, nie powinienem tu być. Więc drzwi otwiera się z pokoju obok. Dobra, bo się zgubiłem. Gdzie ona polazła? Ktoś nas zobaczy, jeśli przejdziemy przez drzwi. Ty, ja mogę tam wejść, czy nie? Halo.
Jeżeli to są adepci Flame'a, to czy ten brylujący tam na dole to Flame? Nie wydaje mi się. Nadal niezgodny. Niech wątpliwości odejdą mnie, wybrać. Oficjalnie. Bo może już był. Wszystko gra. Nie mówisz, że czuję się zamknięcie. Nie mówię, że może jest wybrać. Szpany. Bo on nie może już wyrządzić ci żadnej krzywdy. Stąd chyba nie ma innego wyjścia. Bo by było tu coś więcej niż ten wygaszacz ekranu. Więc tu jest zarazem tarczą. Możliwe. Kiedyś poruszaliśmy jego. Sprawę, ale nie pamiętam w jakim kontekście. Stanowi bowiem dowód na to, że Flame darzy cię zaufaniem, które nigdy nie zostanie zamknięte. Ufaj Flame'owi, bowiem wszystko gorzeje. Od zarania dziejów nie było przejrzystszej prawdy. Pamiętajmy więc o tym teraz, bo nadchodzi karmazynowa godzina. Gówno. Sądzisz, że jesteś godzien? No kogo? Widzisz przełącznik od drzwi? Księga Flame'a. Brzmi jak bestseller. Na pewno jakoś się da otworzyć te cele. Przewody z celi prowadzą tutaj. Chodźcie! Musimy skończyć z takimi spotkaniami. Yuri. Jeszcze ktoś pomyśli, że próbujesz mnie zabić. Nie sądziłam, że uda ci się jeszcze kiedyś kogoś wciągnąć do tych twoich klubów. Miłość to nie podstęp. To nie jest żadna miłość. Wyciągnąłem do was pomocną dłoń jako jedyny. Ani ty, ani ten zwiastun głupców byście tak nie postąpili. Ale co musiałbym zrobić, żebyś mnie pokochała? Mów, gdzie się ukrywasz, to ci powiem. Stary szpital na północ od Astorii. Wpadnijcie na mnie. Jeśli jesteście godni. Damn. Widziałaś kim jest Flame przez ten cały czas? Nie! Trochę nie wydałam, ale nie byłam pewna aż do teraz. Zostawienie! Skąd wy się w ogóle znacie? Miałam taką wrócę, kiedy pracowałam w policji. Zamknęłam ich, ale on nabiał. Mhm, tak, tak, tak. Fajną ma estetykę. Flame'a nawet tu nie ma. Musimy go znaleźć. Najpierw uwolnimy więźniów. O, cześć! Chodźmy na górę. Za tamtymi drzwiami jest więcej adeptów. To jedyne wyjście. Zaczekaj. O, damn. Oczyścimy drogę. Chcesz się zająć drzwiami? Jasne. Po kolei. Skąd on pies nie jest? Przez mój głos. Jest w tym ścigałam, świetnie się wam. Widzę, że nie jestem, żeby mnie ciągle nie pomijał.
Co jeszcze o nim wiesz? Ta jego poprzednia grupa. Kiedy już zeszkaliśmy mu po piętach, powiedział im, że nadszedł czas. Zabił ich, żeby nie mogli się wygadać. A oni mu pozwolili. To poszło. Czyli spotkałaś go po raz pierwszy od czasu ucieczki? Śledziłam go przez wiele miesięcy, ale miałam też inne sprawy. Wiedziałam, że gdzieś się czai. A ci adepci Flame'a! Są jak jego dawna grupa? Tamta grupa była ostrożna. A ta banda? Nie wiem, co ma więcej pewności siebie czy ludzi. Zabierzmy stąd tych ludzi. Dotarcie do szpitala, pójdzie nam szybko. Yuri! Przecież to jest najoczywistsza pułapka! A ja walczyłem z Trapsterem. Nie możemy dłużej czekać. Nie wiesz, jaki jest. Nikomu nie pomożemy, jeśli wparujemy tam i damy się pozabijać. Potrzebujemy planu. Zajrzę do jego bazy w szpitalu i zobaczę, czy jest bezpiecznie. Zadowolony? Pewnie! Może być! Przynajmniej będę trochę mniej nerwowy. What was that? Gdybyś nie był robotem, na pewno byłbyś jadowity. Bowman? Piaskowy kryształ jest mój. Budzę się w jakimś lochu. Dookoła mnóstwo pustych cel, ale ciebie nie ma. Czy nic ci nie grozi? Marco musiał czuć się bezsilny. Był uwięziony. Nie wiedział, gdzie jest jego córka. W ogóle gdzieś w tej grze jest Salon Alidasa, co ciekawe. A ludzie noszą plecaki tej firmy. Czekaj, aż muszę zobaczyć. Muszę tam... To jest mój cel. No... Walić główny wątek. Hmm.
God damn, idę już. Ej, nie ma o tej informacji, a Kuris mi wysłał. Co mnie bambuko zrobił? Nie, no jest to Adidas. Damn. But where is that? Dobra, to... Czy jakaś panna ma taki plecak? Okej, okay, to nie było trudne. O, jeszcze chcę coś ze mną zrobić. Yes, that's it. Z tego mogłoby być dobre zdjęcie, gdybym umiał. To jeszcze nie jest to. Yo, that shit is beautiful. Ten strój. Stroje są tak dobrze tu wykonane. Naprawdę. Chapeau bow. Tylko czemu niektóre taksówki są zielone? To jest ciekawe. Czy w Nowym Jorku są zielone taksówki? Może dwie różne firmy, ja nie wiem. Yeah, I know. To jest tak naprawdę pierwszy system seller PS5. W sensie tu widać, że ta gra jest stworzona tylko na tą konsolę i na tą powinna. I nie może na żadną inną. W sensie na czwórkę no nie ma opcji. Nie wiem, jak, ja nie rozumiem, bo ja widziałem komentarze przy premierze gry, że ta gra wygląda jak na PS3. Mówię, kurwa, o co chodzi? To jest nomen omen Marvel technologiczny. Nie, nie. Może za 2 lata. Ale no, tu wszystko jest tak, jakie być powinno na nowej generacji. Ładne, szybkie i płynne. Ja akurat gram teraz w 30, bo jest już absolutnie pięknie. Bo wiem, że w 60 klatkach, o ile jest ray tracing dalej, to jest mniejsze density, jeśli chodzi o ludzi, samochody. A mi nie przeszkadza, bo 30 klatek tutaj dzięki motion blur jest całkiem spoko. A przecież tutaj panorama Nowego Jorku. Nie ma nigdzie tak dobrze odwzorowanego Nowego Jorku. Jedynie w prawdziwym życiu i tutaj. Jest tak fajny. Znaczy nie byłem nigdy w Nowym Jorku, ale wierzę, że na żywo jest jeszcze lepszy. Dobry wieczór.
Chyba jest problem z prądem. Moje sieci z łatwością przewodzą prąd. I po co ja to robię? Ale tutaj umiejętności postaci rozwija się po prostu przez punkty, takie co się zdobywa za expa, a żetony... Okej, no dobra, tutaj faktycznie. A ja różnie, ja i na to, i na to. Jeszcze mogę. Dawno nie wchodziłem tutaj. Jak ja się przestraszyłem tego w tym momencie. Siedział przy parkiecie zupełnie za friką. Może wykorzystamy tę zniżkę Brawlera? Chociaż w trakcie sezonu... Nic z tego, Miles. Musimy mówić jak wszyscy. Ale Torchelsi znów gra... Chyba nie, nie grałem w jedynkę, nie wiem. O, coś nowego. Okej. Okay. Kotek, jest, jest i on. Sporo się tu dzieje. Dlaczego to tyle trwa? Dodatkowe zabezpieczenia. Tłuszcz bywa wyzwaniem. Racja. Bądź gotów.
Poluj, by żyć. Żyj, by polować. Muszę oczyścić dachy i dostać się do środka. Roi się tu od łowców. Jeśli to dla mnie, to miło. Hej, wreszcie skończyliśmy z tatą. Nadal nie wiem, gdzie jest doktor. Dawno nie widziałem taty tak zmartwionego. Znajdziemy Connorsa. Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Ta, dobry pomysł. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko tu ogarnę. Gdzie jesteś? Pomóc ci? W Williamsburgu, w Starej Odlewni. Wygląda na to, że przetrzymują tu Tombstone'a. To brzmi jak robota dla Spider-Braholi. Zdecydowanie nie będziemy się tak nazywać. A jak nazywasz siebie i tamtego? Nie wiem. Spider-Mani? Spider-Manowie? To muszę kończyć, bo to jest od groma łowców. Czyli pomoc się przyda. Nie, nie przychodź tu. Oni są niebezpieczni, nie możemy ryzykować. Na razie. Nie możemy znów zawieść Cravena. Zachowaj czujność. Nikt nie może się wedrzeć. Kurczę, no jak? Miał być po cichu. Bez sensu, bez sensu. No tak mi ostatnio skradanie dobrze szło. Zgubili mnie, no i dobrze. Tylko tam ci zostali? Ten komin wygląda jak wejście. Oj, nie tak, nie tak. W łowach z Cravenem tropiliśmy zwierzę przez 2 tygodnie, poznając wszystkie jej zwyczaje. To dużo czasu. Być może
Ofiara niczego się nie spodziewała. Zanim się zorientowała, ostrze Cravena już tkwiło w jej trzewiach. Mocne. Craven patrzył, jak uchodzi z niej życie, wchłaniając jej ostatnie tchnienie. Niektórzy sądzą, że stąd czerpie siłę. To prawda? Nikt nie wie. To na razie. To już chyba wszyscy. Ale zawsze chcę cię utrudniać. O. Harry, co ty tutaj robisz? Pomagam ci, Spider-Manie. Nie ma za co. Chciałem to załatwić po cichu. Że niby to moja wina? Ty lewo, moja prawo. Do dzieła! Jeszcze nie chciałem pomocy, ale... Szpierze! Liczyłem, że zaczniesz od czegoś łatwiejszego! Jak mam się nauczyć, jeżeli nie przerenie, co? Nigdy nie byłem tak silny! Nie daj mu się zwieść! Wciąż możesz oberwać! Masz broń, Wincio? Ty zawsze się tak czujesz? Tu nie chodzi tylko o bijatyki. Musiałem dokonywać trudnych wyborów. Czas to już wie? Uwaga! Moment, żeby się przekonać. To jaki jest plan? Pracuję nad nim!
Dawaj na ten balkon z tyłu! Byłego superzłoczyńcę. Mimo wszystko kilka razy próbował się zabić. Próbuje się zmienić. Chcę mu pomóc. Dobra, to teraz... Dawaj! Trzeba uderzyć, nim oni to zrobią! Nie, znowu się zaczyna. Kocham twój entuzjazm, ale wolę ruszać głową niż się przemęczać. On tu wychodzi. Dajemy radę! Dopóki nie nawalimy. Rozumiem. Nie zawiodę! Ten ogień ci nie przeszkadza? W sobie jest okej! Nawet się nie spuścimy! Na ziemię zginie! Trochę się pokomplikowało! Nic nowego! Chodź, Paul! Mam coś dla ciebie! Odpłacalna! Trochę gorąco! Może jak się nie ruszymy, to nas nie zobaczy. Marzenia ściętej głowy. Są tu! Co się stało z twoim kostiumem? Nie wiem! Ten alarm namieszał mi w głowie! Dobrze, że ci przeszło! Załatwię! Nie zapominaj o robopsach! To jeszcze spróbuje nas zabić! Na muszce!
Idą kolejni z rakietami! Nie panikuj! Załatwię ich po kolei! Dobra, jednego po drugu! Tak jest, proszę pana! Robi się trochę ostro! No gdzie on jest? Chyba jest! Zaczynam się czuć trochę niepewnie. Damy radę? Oczywiście. Jak to Spider kumple. Dobra. Jest i on. Co robimy? Trzeba go uwolnić. Odwrócę ich uwagę. Ty spróbuj go wydostać. Dobra. Tak szybko dorastają. Wyciągnę cię stąd, dobra? Nie dasz rady. Wszystko jest uzbrojone. Załatwię to. Co ci powiedziałem? Sorry, ale to mój pierwszy dzień. Przydałaby się pomoc! Zaraz wracam. Co nie urośnie? Trochę więcej oliwy do ognia? Zarzuję w sobie w takim momencie! Cześć tej pracy! Ej, trochę w tym spości! Co to dzisiaj właśnie nie biorą? Może z jakiejś agencji pracy? Musimy wyłączyć ten piec! Tam! Jeśli przeciążymy maszynę za pomocą chłodziwa, powinna się wyłączyć! Samą porę, żeby wyłączyć piec. Dobra, to powinno... Chcecie tu wszystkich pozabijać? Nie taki był plan, sorry! Nie odpuszczają. Cóż, to tak jak my. Robi się gorąco! Nie zauważyłem. Kostium jest chyba oprostworny. Tarcia! Nie mamy na to czasu! Co mam robić? Łucić szybciej! Tyle potraf! Musimy wydostać tu z zona! Skoczmy klatkę! Tam! Wyciągnij te potwory!
zrób co chcesz! Ale to chyba najlepszy dzień mojego życia! Zejście i wychodź z domu! I z tyłu bierz! Z czego to jest zrobione? Nie wiem, ale cały budynek się wali! Próbuj dalej! O, na nic! Wytrzymaj! Pozbądźmy się tych podpór! Unikaj go! Dokładnie! Podziurawić go! A to było dziwne. Zabili mnie w identycznym momencie, jak checkpoint osiągnąłem. Nie przebiję klatki! Może przejdziemy piecem! Nie, jest za gorąco! Masz lepszy pomysł? Twardy orzech, co? Co ty robisz? I co teraz? Ruchy! Tędy! Uciekaj! Matko Boska. Czekajcie. Zerkniesz, czy nie idą? Dobra. Jedyny minus wyjścia na prostą to... to znaczna utrata kondycji, nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Nie daliby rady mnie załatwić. Poza tym czekali, aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią, będę gotowy. Przekaż kumplowi podziękowania za pomoc. Do zobaczenia, pająku. Rozdzielili się. My też powinniśmy. Dobra robota. Serio? Myślałem, że tylko wszystko partole. No tak, ale lepiej się nie dało. Co ty? Czekaj! Sorry, nie do końca ogarniam, jak to działa. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie... Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy Spider-ziomami. Chyba wrócę do laboratorium. Może doktor Connors się pojawił. Słusznie. Odezwę się później.
Niesamowite. Oj, mamo! Oby tylko nie chodziło znowu o jakiegoś robala! Najpierw zadzwonię do Pita! Hej, Miles! Hej, stary! Co z tobą? Nie potrzebujesz pomocy? Właściwie to nie! Udało nam się uratować Tombstone'a, zanim Kraven zdołał go dorwać. Nam? O, tak w dużym skrócie, mój kumpel Harry ma jakiś super kostium. Skopał w nim wiele tyłków. Na pewno pomoże nam z tymi łowcami, sam zobaczysz. Czekaj! Czyli jest jednym z nas? Tak jakby? Wszystko dzieje się szybko, ale odzwonię. Muszę kończyć. Cały Pit. Ciągle to samo. Dobra. To lepiej sprawdzę, co umamy. To wygląda jak jedno z tych misteriów Beka. Myślałem, że mieli je zamknąć. Pomóc w czymś? Misterium zainfekował jakiś wirus czy coś. W środku jest ktoś uwięziony. Jeśli doprowadzimy do przerwania programu, system się zresetuje. Tylko postaraj się nie zrobić sobie krzywdy. Jak mógłbym coś sobie zrobić, skoro to iluzja? Tego, przyjacielu, próbujemy się dowiedzieć. Spider-Man! Bawisz się w bohatera? Nie wiem, gdzie jestem! Pomocy! Spokojnie! Znajdę cię! Moje iluzje nigdy nie zginą! Spider-Manie! Co tam? Kilku łotrów! W tym Misterio! Wiem, że to zawsze ale woli jasno dziwny wiem, że tego niecnego Misterium stworzył ten, kto wypaczył nasze Misterium. Próbuje mi zaszkodzić, wykorzystując iluzję obręczenia niewinnych ludzi. Sądzimy, że jeśli pokonasz tę anomalię, będziemy mogli wolnie zachodzić. A poza tym, im skuteczniej się rozprawisz z tymi anomaliami, tym szybciej się przekonamy, co poszło nie tak. Dlaczego? Czyli mam poprawiać kod walcząc z tymi dziwnymi kolesiami? No dobra. Daję ci słowo, że ten trujący gaz nie jest iluzją. Czas ucieka, Spider-Manie. A, nie uda się. Trudno, wrócę tu jak będę mocniejszy. Mama chciała się ze mną spotkać. Nie może czekać. Exactly.
Świetne miejsce, żeby się przebrać. To dużo znaczy dla społeczności. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze. Pozdrawiam. Miles. Hejka. Chodź. Usiądź. Chciałam porozmawiać. Co u ciebie słychać? Wszystko gra? Spoko. Wszystko git. Dobra. Po prostu sporo się dzieje. Jest masa roboty w mieście. Martwię się podaniem na studia. Pit ma sporo na głowie. A Lee wciąż tam jest. Nie męczy cię to? Oczywiście, że męczy. Ale chcę, żeby tej społeczności żyło się lepiej. Muszę zapomnieć o wszystkim, co mi nie służy. Skupić się na przyszłości, a nie przeszłości. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Ale Lee? Nie mogę mu odpuścić. Angela, oddzwonię do ciebie. Jak możesz być zamknięta? Masz klucz. O, nie, rozumiem, że to pilne. A, wykonam kilka telefonów. Dobra. Mamo, może pójdę i... Nie mówiłeś przed chwilą, jak jesteś zajęty? Tak, ale zawsze mam czas dla swoich. Dobra, mamo. Dokąd mam iść? Centrum Kultury Harlem. Róg 116 i konwent. To moja przyjaciółka Angela. Jest kustoszką i chce oprowadzić potencjalnego darczyńcę. Ale system bezpieczeństwa ją odciął. Ups! Niezręcznie! Angela zdobyła eksponaty na nową wystawę muzyczną, ale finansowanie przepadło. Jeśli ten darczyńca nie pokryje kosztów, muzeum czeka zamknięcie. Postaram się jej pomóc. Dobrze wiecie, że chciałbym zachować dziedzictwo muzyczne tej społeczności. Ale jak mogę przekazać eksponaty muzeum, w którym zabezpieczenia nie działają? Darren, rozumiem twoje obawy, ale zapewniam, że to muzeum będzie... Spider-Man? O! Dzięki Bogu! System nas odciął i zupełnie na nic nie reaguje. Może uda mi się to sprawdzić. Muszę znaleźć panel kontrolny. Thanks, ja też po tym idę. Have a wonderful dreams. No i jest, panel kontrolny. Przekaźniki są przeciążone. Muszę dostać się jakoś do środka. Załatajmy to. Ktoś musi pomóc Angeli. A to kto? Alarm się nie uruchomi. MP wywaliło cały system. Nie myśl w tym stanie. Wyłamy tylko tę komórkę i jesteśmy. To dlatego Angela nie mogła wejść. Muszę zresetować system, żeby ją dostać i ich powstrzymać. Nie najgorzej. Naprawa zajmuje. Jest. Ale system wciąż leży. Muszę znaleźć pozostałe skrzynki.
Hej, Miles. Sprawdziłem we wszystkich domach Fist. Nikt nie widział Martina Lee. Dzięki. Że też pozwoliłem mu uciec, skoro mogłem... No wiesz... Co mogłeś? Upewnić się, że nikogo nie skrzywdzi. No tak. Ale bez obaw. Szukam dalej. Trzymają tu coś cennego. Ci goście to zawodowcy. Zmyłka w tonacji C. Jakieś żarty sobie stroisz? Muszę uważać, żeby nie rzucać się tu w oczy. Weź się w garść, stary. Tylko mi tu nie pęka. Dasz radę. Kolejny szept nad tym gościem. Lepiej, żebyś to był ty! Coś dziwnego tu pełza! Zastrzel to! Dobrze? Wystąpił mały problem, ale radzę sobie. Skoro tam jesteś, sprawdź kilka instrumentów. Przygotujesz się do studiów. Mamo, ja idę w technologię.
będę korzystał z komputera. Muzyka zaczyna się od człowieka, jego instrumentu i duszy. Kiedy miksujesz lub samplujesz, musisz się wsłuchać i wydobyć te dusze. Komputery tego nie potrafią. Wiesz, że mówisz teraz jak staruszka? Ale mądra staruszka. Ale super. Sygnał jest silniejszy. Został jeszcze jeden przekaźnik do uruchomienia. O, w mordę. Muszę się przedostać na drugą stronę. Ile mamy czasu? Kilka minut. Bierz resztę rzeczy. Włączyć ostatni przekaźnik. Pójść do strefy załadunku. Nie pozwolę, żeby uszło mi to na sucho. Co do... Koniec! Zrywam się! Dobra robota, Spider-Bocie. Teraz moja kolej. Spider-Manie, drzwi są w końcu otwarte. Ale zaginęło trochę rzeczy. Wszystko jest w strefie załadunku. I już tam zostanie. Zbieramy się! Szybko! Jazda, jazda! Dziś ćwiczysz nogi czy ręce? Pora spać. Suchnie tu skurczy, masz ty! Znajdź się Spidermana, jest ty daleko! W końcu znajdziemy Spidermana. Dorwiemy cię, Spider-Manie! Po sprawie. Nic mu nie jest. Zatrzymajcie go! Za godzinę widzimy się na miejscu. Nie dziś.
muszę zatrzymać te auta! Muszę się skupić na jednym. Poddajcie się! I tak nie uciekniecie! Funky drummer. Mają eksponaty z jednego auta? Ale wtopa. Wybacz, Angelo. To przekreśla wszystko. No i żegnaj, wielki darczyńco. Wciąż trwa zbieranie funduszy? Jeśli nie znajdziemy drugiej ciężarówki, nie będzie wystawy. A bez wystawy nie będzie gali. A bez gali... Muzeum czeka zamknięcie. Nie dojdzie do tego, słowo. Masz. Należy do Clyda Stubfielda. Prawdziwego funky drummera. Masz pojęcie, jak często był samplowany? Nie da się go przecenić. Wpłynął na funky hip-hop. Dziękuję. Nie martw się, znajdę resztę eksponatów. Dziękuję. Zadzwonię do Pita. Masz chwilę? Pewnie. Poczekaj, Harry dzwoni. Muszę odebrać. Złapiemy się później? O, jasne, spoko, nara. Hej, Pete. Jestem Fen. Po doktorze na razie ani śladu. Przydałaby mi się druga para oczu. Już pędzę. MJ się do ciebie odzywała? Mówiłeś, że do niego jedzie, tak? Na razie cisza. Miała dać znać, jak będzie na miejscu. Miejmy nadzieję, że zrobił sobie wolne. Tak, na pewno. Sprawdzę w naszym biurze i przyjdź jak najszybciej.